poprawka. Trzeba cofnąć palce sprzed linii. Dość nisko uniósł biodra na pozycji gotu Charles Ali, ale ruszył jak zwykle błyskawicznie. No świetny rytm. Przypomnę, 26-45, taki jest jego rekord świata. Zobaczymy, co on zrobi tutaj. No nikt się do niego nie zbliży, po prostu biegnie sam, biegnie po złoto, biegnie po kolejny tytuł mistrza świata i może po kolejny tytuł najlepszego mastersa na świecie. 25! Nie. Nie zatrzymał się stoper. Moim zdaniem tam był rekord świata, poniżej 26 sekund. 26-11 jednak. 26-11, czyli rekord świata. Jest nowy rekord świata. Wiedziałem, że jest nowy rekord świata. 26-11. Pobił po raz kolejny swój własny rekord świata. No naprawdę. Jest to duża postać. Lekkie atletyki w ogóle chyba, nawet nie masters, bo to tutaj nie widać potem. Gdyby oczywiście do tym wyniki można porównywać, bo to się da porównać sprintera z jak tego dzisiaj w kategorii seniorów i mastersa, jeśli chodzi o wyniki. Natomiast jak patrzysz na to, na biegi na przykład Charlesa Aliego, to trudno tutaj się do czegokolwiek przyczepić, wręcz przeciwnie. Wygląda to i bardzo dobrze, i bardzo energetycznie, bardzo szybko. No niekwestionowana gwiazda